Zrównoważony rozwój jest wtedy, kiedy są wszyscy równo traktowani, a nie jak obecnie Polska jest dyskryminowana. Mamy 100 lat niepodległości. Nasi przodkowie przelewali krew za ojczyznę. A państwo Koalicji Obywatelskiej wybieracie ulice i zagranicę, żeby szkodzić Polsce. Jak można? Mamy bronić wszyscy polskiej racji stanu i bronić Polski w Europie. A państwo zachowujecie się jak ekspozytura Bundestagu w polskim parlamencie. To jest skandal! Polacy są dumni z pochodzenia, to wam chcę powiedzieć. I państwo musicie wspólnie z nami dbać o interes Polski, a nie o interes krajów zachodnich. Pani poseł, panie ministrze, proszę, bardzo proszę zwrócić uwagę na to, że to koledzy pani partyjni dzisiaj śpiewali Deutschland, Deutschland, Liberales. Panie marszałku, proszę mi nie przerywać mojego wystąpienia. Nikomu pan nie przerwał, jak tutaj obrażali moich kolegów, mojego premiera, premiera Polski i polski rząd. A pan mi przerywa i mówi nieprawdę. Ja sobie nie życzę, głos bo jestem teraz, równoprawnym posłem. Głos nie jestem zabierze posłem, teraz pani poseł Elżbieta Płonka. Bardzo i jeszcze proszę. Chcę dokończyć pytanie, bo pan mi uniemożliwił zadanie pytanie. Panie ministrze, czy faktycznie są pieniądze dla Polski zagrożone z Unii Europejskiej? I proszę wreszcie dementować te wszystkie wypowiedzi i hipokryzję naszych kolegów i koleżanki z opozycji. Opamiętajcie się. A pytanie do wszystkich. Quo vadis Europo?